Jesteśmy w nowo otwartej siedzibie klubu Better Gym. Za mną jest Samuel Wog, witam serdecznie. Witam serdecznie. Samuel, pierwsze twoje wrażenie, jak wszedłeś tutaj na salę, zobaczyłeś wszystko wykończone? Wow, wielkie wow. Z tego, co żeśmy się przenieśli tutaj na tą nową halę, jest naprawdę wiele miejsca, super sprzęt, jest klatka, czego nam kiedyś wcześniej brakowało. No teraz jest zupełnie inaczej, nie? Też jest większa mobilizacja, jak tak na tak nowoczesnym obiekcie trenujecie? Znaczy myślę, że mobilizacja jest ta sama, tylko wszedł w nas jakiś taki nowa chęć do treningów, do większe zaangażowanie może w takim sensie, że o, nowa sala, jest coś świeżego, jest jakaś nowość i jesteśmy gotowi, działamy dalej i tak dalej, nie? Myślisz właśnie, że ten obiekt będzie sprzyjał temu, aby ta wasza grupa zawodowa wzrosła, powiększyła się liczebnie, chodzi mi. No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Już za 2 tygodnie stoczysz pojedynek na gali FEN tutaj w Szczecinie. No duże wyróżnienie można powiedzieć, bo do tej pory walczyłeś na mniejszych galach. No tak, bardzo duże wyróżnienie. Można powiedzieć, że gdzieś tam sam sobie to wywalczyłem, jak tylko wiedziałem, że jest gala w Szczecinie. Mówię, muszę tam być. Zorganizowałem małą akcję, chłopaki pomogli, za co im bardzo serdecznie dziękuję i jestem, mieszkam już w Szczecinie 6 lat, czuję się jak u siebie w domu i mówię, muszę tutaj być, muszę się tutaj bić z kimkolwiek i jakkolwiek. To czyli ta akcja cała medialna zaważyła na... Myślę, że tak. Odnośnie twojego przeciwnika, Jacek Jędraszczyk, no dużo bardziej doświadczony, ma dużo więcej walk, dużo bardziej obity. Spodziewałeś się, że takiego rywala dostaniesz? Tak mocnego? Znaczy powiedziałem, to jest FEN, to już mi się wydaje, że to jest tak wysoka półka dla mnie, że ktokolwiek by to nie był, biorę tą walkę, jestem i szykuję się na 100% i daję jak najlepszą walkę tylko mogę i myślę, że moja ręka za 2 tygodnie będzie u góry. Też właśnie w organizacji FEN będzie debiutował Michał Balcerczak, bo tak naprawdę można powiedzieć na podobnym poziomie jesteście zbliżonym. Myślałeś właśnie, że być może jego dostaniesz? Szczerze nawet nie wiedziałem, że będzie się bił, także najpierw byłem gdzieś tam ja ogłoszony, a dopiero później on, także nawet nie wiedziałem, że będzie się bił, a dla mnie to było jakby bez większego znaczenia, kto to będzie, nie? Odnośnie, masz dużo teraz przerw tak naprawdę między walkami, bo wcześniejsze miałeś walkę na VFCL w maju, teraz właśnie jest nowy rok. Wcześniejszą walkę chyba debiut też miałeś w 2018, 2019, teraz 2020. Właśnie planujesz zwiększyć częstotliwość tych startów? Bardzo bym chciał, ale jakoś no, nie mogę się nigdzie dostawać, że tak powiem. Jaki główny powód właśnie jest, że... Znaczy myślę, że główny powód jest moja waga. Właśnie też chciałbym o tym zapytać, ale... Że ona dość mocno skacze gdzieś tam, muszę bardziej tego pilnować i jak coś się zdarza, to ja jestem po prostu gdzieś, ta waga jest daleko. Muszę gdzieś tego bardziej przypilnować, bardziej tego profesjonalnie podejść i myślę, że po tej gali już będzie jak najbardziej unormowane, nie? Właśnie odnośnie twojej wagi, bo z tego co wiem, to ostatnio chyba nawet startowałeś w zawodach grapplingowych w kategorii 94 kg. No tak. No byłem tam zgłoszony, nie pojechałem. Wyszły takie sprawy, że musiałem zostać, ale no sam. Ale wiem, że też miałeś inne oferty walk, choćby, nie wiem, z Mateuszem Rybakiem na 8... Ale tam się nie dogadaliśmy właśnie w kwestii wagi, nie? Ja miałem fajną wagę, że mogłem spokojnie zrobić te 77. Chciałem chyba tam 80 ugrać, czy 81. 82. On chciał 82. Ja chciałem 80-81. On na to nie poszedł i takie kłótnia o kilogram, nie? Ale... To teraz co planujesz zmienić, aby właśnie tą wagę tak mniej więcej trzymać w normie? Muszę trzymać dietę. Zacząć porządnie trzymać dietę, a niestety kocham słodycze. Okej, więcej nie męczę, dziękuję. Okej, dzięki wielkie.